Pałac tych Habsburgów jest po prostu pusty w środku. Betonoza, żywiecka. I nawet można się troszkę dokształcić. Tutaj mamy, słuchajcie, sprzeczność. Bezwzględny zakaz karmienia zwierząt, a jednocześnie informacja, że karmienie jest na własną odpowiedzialność. Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na zdrowym zoncie. Jak widzieliście, przed chwilą przeteleportowaliśmy się, a tak naprawdę przejechaliśmy sobie z Kozubnika, gdzie stacjonujemy, do Żywca. Na dzisiejszym vlogu, na który Was serdecznie zapraszam, zwiedzimy sobie tak delikatnie miasteczko Żywiec i właśnie zaparkowaliśmy sobie gdzieś przy Starówce i Zuzanna była opłacić z Mikołajem parkomat na parę godzin, więc co, zapraszam na dzisiejszy film. Turyści, gotowi na zwiedzanie? Gotowi. Elegancko. Miki? Siemanko. No, także my idziemy sobie w kierunku Staróweczki i zobaczymy, jak to wygląda. Tak wygląda betonoza żywiecka, czyli rynek centrum. Poważnie zabetonowany, ale trochę doniczek nastawiali chociaż. Za mną w tle jest taka wieża widokowa, ale my z wózkiem, z małym dziedziusiem wbijać tam nie będziemy. Wy na pewno możecie, ale tutaj można sobie podpatrzeć, jaki widok jest wieczorową porą i za dnia. A jesteśmy przed wieżą kościelną, z której widać już mury zamku. I tak to wygląda na plakacie. Wchodzimy. Zamek Habsburgów na to wychodzi. Kawiarnia rycerska zamknięta. Elegancka makieta. W ogóle mam takie spostrzeżenie, że tutaj te miasteczka, łącznie z Żywcem, po kolei te Międzybrodzia Żywieckie i inne takie, wszystkie już są tak posezonowo pozamykane. W sensie te różne przystanie wodne, restauracje, knajpki i inne jakieś takie miejsca turystyczne są po prostu zamknięte, pomimo że jest to pierwszy tydzień po zakończeniu jakby wakacji i rozpoczęciu roku szkolnego, to od razu nawet rowerki wodne są powyciągane z wody. O, a tutaj mamy całą mapę Parku Żywieckiego, czyli takiego obszaru tutaj przy rzece zlokalizowanego, który będziemy chcieli sobie obejść. W skład niego wchodzi oczywiście ten pałac Habsburgów i inne parki królewskie, po których się właśnie przejdziemy. A tutaj, słuchajcie, ten cały budynek, pałac tych Habsburgów, jest po prostu pusty w środku. Jak się tam podejdzie do okna, to w ogóle nic nie ma.
Ja nie wiem, czy to tylko czasowo jakieś wystawy tutaj są organizowane, czy coś, ale to jest wszystko opustoszałe. A tutaj mamy, słuchajcie, park miniatur, który oczywiście jest zamknięty. A więc my sobie nie zobaczymy, jak to wygląda z bliska. A tylko poglądowo. Został przerobiony na kawiarnię. Oj, powiem wam, że bardzo piękny park. Tak się składa, że rzadko gościmy w takich parkach miejskich, bo do miast rzadko jeździmy, ale tutaj ten park jest bardzo ładny. A jak to na moście, można sobie kłódeczkę miłości zawiesić. Aleją gwiazd sobie biegniemy. Ładnie tutaj, słuchajcie, i fontanna jest na moim horyzoncie. Ktoś tam sobie siedzi, więc nie będziemy przeszkadzać. A tutaj przy tej fontannie jest jakieś rosarium, czyli ogólnie nasadzili róż. Rosarium, może bym to nazwał, zamiast przez S to przez Z. Trochę tych kwiatów jeszcze gdzieś tam w tle widać. I co piękna, podoba ci się w tym parku? Bardzo ładnie. Tam jest chyba jakiś plac zabaw. W ogóle taki mega zadbany jest. Tak, właśnie stwierdzam, że mówiłem przed chwilą, że jeden z ładniejszych parków, chociaż mało parków odwiedzamy, to jest naprawdę ładnie. Prawda, no? Misiowi też się podoba. Dźwięki ekscytacji są wydawane. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz tutaj w tym parku, a mianowicie mają własną pasiekę. Jest to o tyle piękne, że w tym roku pszczoły zostały uznane za najważniejsze, najpożyteczniejsze zwierzęta na świecie. I nawet można się troszkę dokształcić. A my jak to rodzinka z małym dzieckiem idziemy sobie do mini zoo, które też tutaj w tym parku jest zlokalizowane i wejdziemy sobie, póki Mikołaj nie śpi, może troszkę pocieszy się do tych zwierząt, ponieważ w domu, w tym mieszkaniu, w którym jesteśmy, mega zajawkę ma na taką figurę sarny. Myśli, że ona żyje. Na początku się jej bał, a teraz już ją klepie i tak dalej. Cieszy się do niej bardzo, więc może do żywych zwierzątek też tak będzie. I tu już, na samym wejściu, są takie oto zwierzaczki i paw. A ciebie interesuje najbardziej szlufka od paska, tak? Nie no, tak serio, to mini zoo jest raczej dla większych dzieciaczków, żeby mogły sobie to pokarmić i tak dalej, trochę radochy z tego mieć, poobcować z różnymi kuskami małymi i innymi takimi kaczuchami
czego nie mają możliwości na co dzień. No a Mikołaj wiadomo, no jest za mały jeszcze, żeby w ten sposób tutaj interakcję jakąś z tymi zwierzakami mieć. Darmowa atrakcja turystyczna, coś co robimy. O, a tutaj są pierzaste kurczaczki, w sensie sierściaste. Z młodymi. Piękne kurczaczki. Nawet można tutaj na tych kucach pojeździć sobie. Bardzo ciekawa miejska, darmowa atrakcja, powtarzam. Cześć koniu. I drugi. Dasz się pogłaskać? Dasz się pogłaskać? Oj. Tak, te muchy. O, ale te muchy wstrętne. To jest piękne zwierzę. A tutaj Kubuś, coś dla ciebie. I świnie morskie. Tak wygląda na obrazku, a tak w rzeczywistości. No powiem wam, jestem pod wrażeniem, naprawdę super atrakcja. Jeszcze teraz, jak nie ma tutaj dużo ludzi, jak lato się skończyło. Elegancka sprawa. A tutaj mamy, słuchajcie, sprzeczność. Bezwzględny zakaz karmienia zwierząt. A jednocześnie informacja, że karmienie jest na własną odpowiedzialność. Jest to karma za tą tapę. A tu konie są wypuszczone na zewnątrz. Na takiej zasadzie, że... konia. Wypuszczone są wszystkie na zewnątrz. Krowa powinna być jeszcze. Sprawdzę to. Jesteśmy w stajni. Tutaj wszystkie te konie i kucyki zostały wyprowadzone. Ale czytałem, że jest jeszcze krowa. Jest krowa, ale bycza. I na krowie zwiedzanie mini zoo zakończymy. Idziemy się przejść do parku, nakarmić Mikiego, znaleźć sobie odpowiednią do tego ławeczkę. Czas na przerwę, na jedzonko. Miki, co to za ptaki są? Ale te kolory, skąd ty, Boże, wynalazłeś tam paletę barw? Robimy papa ptaszkom, wszystkim zwierzątkom. Papa. Miki, tu. Papa. Papa, kurki. Papa, pawie. Tak? Papa. No. I tak sobie spacerując po tym parku właśnie znaleźliśmy restaurację Mikołaja. Mieści się ona dokładnie tutaj, w tym miejscu. Robimy stop. I tutaj Mikołaj będzie zajadał sobie po królewsku w parku jakimś królewskim, habsburskim. A tutaj z drugiej strony płynie nam strumień. I tak, młodzież sobie pojadła, więc i na starszyznę przyszła kolej, więc zmierzamy w tym momencie do restauracji. Znalazłem w necie na szybko, szukając po kuchni wegetariańskiej, knajpkę włoską. Idziemy przy rynku, taka znajduje się i nazywa się Parole, Parole, Parole. Nie wiem, skąd mi się kojarzy taki utwór, ale ewidentnie Parole jest z Włoch, ponieważ knajpa jest Parole del Gusto.
Ma 1500 opinii i 4,3 gwiazdki na Google, co jest całkiem dobrym. I tak jak mówiłem, wylądowaliśmy w knajpie włoskiej. Bo jedna pizza to jest... No to mi tatusia jest. Zjadłeś mleczko. Makaroni pierwsza klasa. A tu przyszła focaccia i margherita. Jeszcze. Już trochę nadjedzone, ale tiramisu. Pierwsza klasa. Halo, halo, test mikrofonu. Działa. Oj, słuchajcie, 100% polecanko, przepyszne jedzenie. Chciałbym mieć taką dobrą restaurację gdzieś pod ręką. Tak dużo wegetariańskich różnych możliwości. A to makarony, jakieś te gnocchi, gnocchi, czy jak wyście je tam zwali, no gnocchi, nie gnocchi. Ravioli, czyli pierożki jakieś smaczne, chyba smaczne. Sałatki, no możliwości cała masa, także wszystkich wegetarian jak najbardziej wysyłam w to miejsce. Nie pożałujecie, uwierzcie mi, wiem co mówię, naprawdę było kozacko, przepysznie. A teraz idziemy, bo młodzież nam się pospała, przejście po tym parku jeszcze w kierunku jakiegoś... O to kurczę, piękne rzeczy. Artystyczne przedszkole, ładnie wymalowane. To ciekawe. Myślę, że jakbym tu mieszkał, to bym gówniaczka tutaj mógł posłać. Ale, że tak nie jest, to będziemy szukać innych rozwiązań. I co, słuchajcie, no idziemy się przejść. Plan był, żeby zajrzeć nad tutaj Jezioro Żywieckie jeszcze, ale no mamy godzinę prawie z buta tutaj z tej restauracji. Okazuje się, że ta knajpa nie jest przy rynku, tak jak myślałem. I idziemy jeszcze zobaczyć amfiteatr, który jest zlokalizowany tutaj gdzieś koło tego parku. A jeszcze co do tej restauracji, to nie zostaliśmy zdarci z portfela, bo 120 zł za taki obiad dla dwóch osób z jakimś deserem, bo tiramisu wjechało i przystawką. Pierwszy raz jedliśmy w focaccie, czyli taki placek jakby od pizzy z dodatkami. Też bardzo ciekawa rzecz, polecam spróbować, jak jeszcze nie jedliście. To 120 zł taki rachunek, to nie jest rachunek grozy, więc tutaj nie możemy o tym mówić. Grozy czy grozy? Grozy. Rachunek grozy, nie z grozy. O zgrozo. Słuchajcie, ze względu na pewne okoliczności ominęliśmy ten amfiteatr. Nie doszliśmy do niego. Myśleliśmy, że jest zlokalizowany w tym parku, ale to było gdzieś tam kawałek dalej, więc... To było gdzieś kawałek dalej, dlatego zrezygnowaliśmy z tej przechadzki. No i w związku z pewnymi tematami wracamy sobie do Kozubnika, bo trochę drogi nas jeszcze czeka, a zrobiło się późno, naprawdę czas ucieka jak szalony, jak się go tak miło spędza z rodzinką, więc tak to wygląda. No dziękuję, że byliście na tym filmie. Dajcie łapę w górę, jeżeli Wam się podobało. Subskrybujcie, bo każda subskrypcja to 10 groszy na cele charytatywne. Mam nadzieję, że tych subskrypcji do końca roku uzbiera się trochę więcej. A jak nie, to pomnożę po prostu tą ilość kapustki wpłaconej na szczytny cel. I co? Do zobaczenia na kolejnym filmie. Hej!